Mateusz, zapraszam na kolejny odcinek na Chłopski Rozum TV. Dzisiaj zapraszam Was na przepis, który spokojnie można zakwalifikować jako super smaki dzieciństwa. Będą to pomidory w śmietanie, chociaż jak za chwilę się przekonacie, nie do końca. Warto zrobić je właśnie teraz, kiedy produkt główny, czyli pomidory, są najświeższe, najsmaczniejsze i przy okazji najtańsze. Do tego jest to banalnie proste, no więc do dzieła! Dzisiaj robię porządną michę tej pysznej sałatki, a więc mam tutaj przed sobą ponad kilogram pomidorów, oczywiście im świeższe, tym lepsze. Ja mam tutaj pomidory malinowe, świetnie się do tego nadają, ale każdy inny typ, śliwkowe czy inne, też będą ok. Oprócz tego śmietana 200 gramów, 400 gramów jogurtu naturalnego, który nam tu posłuży za delikatne odchudzenie tego przepisu, a także dwie cebule, ja wybrałem jedną zwykłą żółtą, drugą czerwoną. No i przyprawy, sól, pieprz to podstawa, natomiast później puśćcie wodze fantazji, ja dzisiaj klasycznie minimalna ilość czosnku oraz jedna gałązka świeżej bazylii mi w zupełności wystarczą. Zaczniemy od sparzenia pomidorów. Żeby to zrobić, każdego pomidora na początku nacinamy bardzo ostrym nożem na krzyż, a więc tylko delikatnie przecinamy skórkę w jednej płaszczyźnie i w drugiej. O, i tak postępujemy z każdym pomidorem, a w międzyczasie zagotowujemy wrzątek. Nasze ponacinane pomidory zalewamy teraz powolutku wrzątkiem. Skórka zaraz sama zacznie odchodzić. Pozostawiamy na 20-30 sekund i zaczynamy obierać. O, zobaczcie. Skórka sama schodzi z całej ćwiartki, o, tak jak pomidor został nacięty. W ten sposób obieramy całą partię i przenosimy do osobnej miski. Pomidory kroimy w raczej spore kawałki, gdyż rozpadną nam się do końca w przeciwnym razie. Także w takie ósemki. I do miski. Pamiętajcie, aby przy krojeniu usuwać szypułki. To jest raczej niechciana część pomidora w naszej sałatce. Pomidory gotowe, pokrojone, odszypułkowane. Teraz pora na cebulę, którą kroję tylko w drobne, bo drobne, ale jednak pióreczka. Lekko ją rozciapierzamy, tak aby poszczególne warstwy odłączyły się od siebie. I dorzucamy do naszych pomidorów. Jeśli chcecie, możecie poprzestać na jednej cebuli. Ja natomiast lubię, jak jest jej dużo, więc wkroję jeszcze tę drugą. Ok, podstawa gotowa, teraz pora na sos, zalewę, czy jakby tam tego nie nazwać. Do jogurtu naturalnego dodajemy śmietanę, jest to tutaj akurat 12 ukwaszona. Zgniatamy płaską stroną noża i siekamy drobno nasze trzy małe ząbki czosnku. Oczywiście tutaj ilości są w pełni dowolne. Ja dodaję tak jak lubię. Pora na bazylię. Sam czubeczek gałązki odrywam do dekoracji. A resztę złodygą albo bez, jak wolicie, drobno siekam. Moja żona nie lubi łodygi, więc ją zostawię. Na koniec wszystko bardzo obficie solę. Oczywiście pod własny smak, także bez przesady. No i pieprz, rzecz jasna. No i dokładnie mieszamy. Jogurt, śmietana, czosnek, bazylia, sól, pieprz. To wszystko jest już w środku. Stworzy tutaj nam piękną, bardzo prostą, ale bardzo też aromatyczną zalewę. Warzywa polecam przemieszać przed dolaniem naszej śmietany z jogurtem. Będzie to trochę prostsze. No i teraz przenosimy
całą zalewę do środka. Dokładnie całość. No i teraz dla mnie najtrudniejsza część, zwłaszcza że wziąłem miskę na styk, czyli wymieszanie wszystkiego dokładnie, ale zarazem delikatnie, tak żeby pomidory nie rozpadły się za bardzo. One i tak są bardzo miękkie, także delikatnie wszystko mieszamy. I bazylka na wierzch. Pomidory w śmietanie. Trochę inaczej po mojemu z dodatkiem jogurtu naturalnego. Wspaniale sprawdzi się jako dodatek do obiadu zamiast sałatki, ale także jako cudowne uzupełnienie śniadania czy kolacji, na przykład do kanapek. Musicie spróbować tego sami, ale najpierw subskrybujcie tym czerwonym przyciskiem na dole mój kanał, zostawcie łapkę w górę oraz komentarz, no i koniecznie spróbujcie tego sami w domu. Tak na chłopski rozum.